Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, mamy dogrywkę pomiędzy Robertem Kępińskim a Pawłem Tetzlawem w Mistrzostwach Polski. Panowie rozgrywają tym razem już partie błyskawiczne, gdyż partie szachów szybkich zakończyły się dwa razy remisem. No i przechodzimy do dogrywki. W pierwszej partii wygrał Paweł Tetzlaw. Ja analizuję dla Was partię numer dwa. Paweł potrzebuje tutaj remisu minimum, żeby... Zwyciężyć i przejść do półfinału. Zapraszam serdecznie do bardzo agresywnej gry w szachy. Tutaj Robert Kempiński zaczął posunięciem D4. Panowie bardzo często tutaj w swoich dogrywkach powtarzali warianty, co jest ciekawe, i zmieniali troszeczkę ruchy w pewnym momencie. C4 i B6. W tym momencie zostało zagrane E4. Bardzo silne centrum, jak widzimy, u Roberta Kempińskiego, lecz to centrum na pewno można naruszyć. Przede wszystkim, najpierw dajemy Tutaj szacha gońcem. I teraz, jeżeli zasłonimy się powiedzmy skoczkiem na C3, no to tu spokojnie gońcem wybijamy, pionek wybija i mamy. Zdwojone pionki. Spróbujmy sobie oczywiście troszeczkę powyobrażać, co by było gdyby, to się na pewno nam przyda w partiach naszych, jeżeli, będzie roz, jeżeli będziemy rozgrywali swoje gry. Tutaj Robert Kępiński zagrał go nie z D2. Jak najbardziej normalne posunięcie, po wybiciu możemy odbić tutaj Hetmanem. No właśnie, dlaczego nie skoczkiem? Otóż Hetmanem jak zbijamy, to przede wszystkim mamy już opcję na długą roszadę, a skoczek w lepiej się raczej będzie czuł na polu C3. Zostało zagrane D5. I teraz jest bardzo ważne pytanie: którym pionkiem wybić, i czy w ogóle wybić, i czy przepchać, czy wybić, przepchać? Dużo jest możliwości, bo można wybić, przepchać później. Można wybić, wybić, wybić. Wszystko można do końca. Tak naprawdę, to też jest ciekawa opcja. Bardzo ciekawym ruchem byłoby na przykład zagranie goniec D3, co nieco wymusza bicie na przykład na C3, to znaczy niekoniecznie trzeba wybijać, ale jeżeli byłoby wybicie, to goniec zbija i silne centrum u białych zostaje na polu D4, E4. Lecz po gońcu D3 na przykład bicie na E4, to goniec wybija bardzo fajnie i od razu bezpośrednio wykorzystuje fakt, że jest zagrany pionek na B6 i ta diagonala mogłaby być bardzo fajnie zajęta przez białe. Lecz Robert Kempicki zagrywa po raz kolejny w dogrywce skoczek C3. No dzięki temu tutaj czarne mają możliwość wymienienia tego groźniejszego według mnie pionka w centrum, czyli pionkę e4. Wybicie skoczkiem należy uczynić, goniec na b7, od razu strzał w skoczka, więc ten skoczek spokojnie wraca na to samo miejsce. No i powiedzmy tak, silniki szachowe oceniają tutaj jako nieco lepszą czarnych. Ja, y nie mogę w to uwierzyć, że już po ośmiu posunięciach tutaj czarne stoją nieco przyjemniej, ale fakt faktem czarne nie mają tutaj problemów z rozwojem. Jedyny plus białych to jest centrum i szybka roszada. No i w ogóle szybki rozwój zaraz będzie figur, chcę czy goniec e2 i tak dalej albo, albo goniec d3. Tylko że czarne również nie mają problemów z rozwojem. Można by było tu na przykład próbować go Hetman F6 i Skoczek E7. Bardzo ciekawy, ciekawy motyw z tego względu, że nie ma czarnopolaków na szachownicy, i tego Hetmana z F6 by, byłoby ciężko zaatakować typowym takim ruchem goniec na G5, którego już nie ma, oczywiście. Ale Paweł zagrywa C5. Również dobre i zdrowe podejście do. Sytuacji dlatego, że pionek od razu podważa centrum, co jest e, fajną opcją, i teraz Robert ma zagwozdkę. Co zrobić? No, musi tę partię wygrać e, i zagrywa dobre posunięcie. Jest to ruch D5. E, zamyka centrum, zamyka tego gońca. Dzięki temu wykorzystuje przede wszystkim też skoczka, który podważa, znaczy podważa broni tego pionka i szykuje się na pewno długo ruszada. A jak będzie długa ruszada, to partia pójdzie na ostre noże, moi drodzy. Tutaj skoczek zagrywa na F6. E, oczywiście wspomaganie ataku na pionek D5, lecz białe robią tutaj długą roszadę. E, ta wieża i Hetman bardzo ładnie tutaj po prostej linii świetnie atakują, i teraz roszada ze strony czarnych. Moi drodzy, Robert zagrywa teraz takie posunięcie jak skoczek na F3. Można było w tym momencie rozważyć na przykład bicie. Wiadomo, że uproszczenia dają szansę duże czarnym na remis, lecz po wybiciu i po wymianie hetmanów, tutaj jak pionek by wybił, to ten pionek na E6 mógłby być słabością. Z kolei no pewnie się tutaj białym to nie za bardzo podobało z uwagi na otwartą linię F, może jakiś skoczek G4 wchodzi. No w blicu jest to e, ciężko tak do końca policzyć tak szybko e, i być zadowolony z pozycji. Dlatego też skoczek F3 wydaje się naturalnym podejściem i skoczek zagrywa na A6. E, jasne, że tutaj można by było spróbować na przykład wybić teraz pionka, uprościć, lecz skoczek A6 wydaje się naturalny, choć nieco gorsze dla czarnych okazuje się, gdyż białe teraz mogły fajnie to wykorzystać, moi drodzy. I to jest to samo, co przed chwilą rozważałem, mianowicie bicie na E6. Chociaż, chociaż mówię, białe muszą wygrywać, więc ciężko grać na takie uproszczenia, ale powiedzmy po wybiciu na D2 i wieża wybija. Goniec wybija to jest na pewno dobry ruch, bo psuje strukturę pionków białym i po wybiciu, ale jest goniec H3. Bardzo dobrze ten goniec stoi. Myślę, że białe z tym gońcem mogłoby popróbować zwyciężać te końcówki chociaż to jest bardzo trudne, oczywiście, bo obiektywnie jest równa pozycja. Wieża by mogła zagrać na. E8, wieża E1 z atakiem i na przykład E5. I teoretycznie ta pozycja, moi drodzy, jest w miarę równa, ale z nieco no, takim małym nachyleniem na stronę białych, z tego względu, że królowi nic nie grozi, to już wiemy temu również, ale na przykład taki skoczek na B5, tu jakiś atak, tu jakieś wejście do centrum, wolna linia. Myślę, że ta struktura pionów jakoś by się tutaj Utrzymała, zawsze trzeba czasem jednego pionka oddać, ale tutaj skoczek również. Fajnie pilnuje centralnych pól. No i według mnie tę pozycję Robert Kępiński mógłby grać, ale mówię. To jest bardzo trudno podjąć decyzję taką w blicu, gdzie trzeba szybko wygrywać i postanowił tutaj zagrać D6. No, nieco niefortunne posunięcie. I ciekawy jestem dlaczego taki ruch zagrał. Nie mam pojęcia. Może chciał ograniczyć skoczka przez C7, może A3, żeby ten skoczek nie grał, ale skoczek zawsze ma przejście tędy lub tędy i na to samo miejsce. No. Nie wiem powiem szczerze, co to za posunięcie, ale tutaj czarne zagrywają skoczek na B4. Właśnie. I tutaj od razu poszło A3 skoczek na. C6, moi drodzy. Dokładnym ruchem. Dokładniejszym ruchem byłoby najpierw zbicie, zepsucie tej struktury pionów i. W Wtedy skoczkiem na C6 byśmy zagrali. Byłoby to zdecydowanie lepsze dla czarnych, bo skoczek na D4 miałby świetną placówkę. Moi drodzy, ja to może przestawię, bo to jest dosyć ważne z punktu strategicznego. I zauważcie, ten skoczek tutaj mógłby sobie praktycznie wiecznie stać. Jasne, że można go podważyć koń E2, koń B5, no ale na tego pionka trzeba się zacząć. Nawet czasem jak tam blokada pewnie istnieje. No cóż, tak nie poszło. Skoczek zagrał na B4, po A3 skoczek na C6 i goniec na D3. No moi drodzy, no taka sprytna pułapka poniekąd tutaj dla osób początkujących no jeżeli byśmy zbili tutaj pionka, co się e, oczywiście narzuca w pierwszej kolejności, to niestety dostajemy tutaj małego gonga na H7 i tego hetmana zdejmujemy więc tutaj Paweł zagrywa skoczkiem na D4 e, no sprytnie, aktywnie i próba wymian figur co następuje i poszło bicie i skoczek B5 no wydaje się, że skoczek tu broni i tam jakoś wjeżdża do obozu przeciwnika, nic bardziej mylnego moi drodzy, niestety ta pozycja dla Białych jest już taka troszeczkę słaba, bo tutaj idzie pionek na E5 i okazało się, że to pionek miał zrobić karierę D6, a tutaj centrum jest po stronie czarnych. I teraz Robert niestety gubi się bardzo, nie rozumiem teraz też jego posunięcia, nie mam pojęcia, no ale to jest blitz, to też wiele trzeba, znaczy wziąć poprawkę przede wszystkim na błędy i zostało jej zagrane F4. No, w ogóle nie rozumiem posunięcia. Kompletnie no po wybiciu byłoby dla białych super, tak? Bo odbicie może tutaj myślał o jakimś marszu pionów. Niestety jest E4. Dosyć proste posunięcie i go nie na B1. A ten układ z królem przy długiej ruszadzie, no nie jest niestety najlepszy. Król ma troszeczkę kłopoty ze schowaniem się. Dobry tutaj szachista typu arcymistrz. Oczywiście bardzo dobry. E, na pewno się e, już, na pewno czuje się już niezbyt komfortowo. E, D3. Zamknięcie gońca, fatalnie to wygląda u białych niestety. Hetman zagrywa na B4. Jakaś tam szansa kontry, no ale to się wiąże z ładnym zagraniem wieża C8. Moi drodzy, zobaczcie, że czarne oddają pionka. Nie martwią się o pionka bandowego. Na co tutaj Robert się kusi i wieża zagrywa na C5? Tej wieży nic nie można zrobić, a grozi bardzo nieprzyjemny ruch skoczek na D5. Bardzo nieprzyjemny w obozie białych są naprawdę słabe pola. W tym momencie skoczek wrócił na to miejsce: no, trzyma piona i właśnie skoczek zagrywa na D5. Moi drodzy. A jajaj, zrobiło się niestety bardzo gorąco dla białych. Tutaj Hetman na B3 i skoczek zagrywa na E3 z atakiem, i tutaj podparciem ataku na punkt C4. Moi drodzy, Robert teraz wybiera kontynuację, chyba najlepszą, mianowicie wieża zbija na D3. Wygląda dziwnie, bo wieża podstawia się pod pionka, no lecz no, praktycznie trzeba zbić. Lecz tutaj można by było na przykład tak zagrać. Wieża bije B5 i po biciu pionkiem na B5 jest ED, Hetman D3. Zauważcie, że można byłoby tam dać mata, lecz. Bardzo dokładny ruch Hetman C8 i po Hetman C3, no właśnie, to raczej trzeba było wymieniać skoczek G2. No pozycja czarnych byłaby wygrana. Jasne, że tutaj bicie na D3 w partii nastąpiło, to też jest jak najbardziej dobry ruch i Hetman zbił na D3 z próbą ostatniej szansy. Cały czas tutaj powtarzam, jakiś macik grozi, ale wieża sprytnie wybiła i zobaczcie, że tak naprawdę jest szach. Hetman atakuje i e, atakuje tu. No wprawdzie wieży nie można zbić, ale e, coś trzeba zrobić właśnie po król D2. No i e, Paweł, muszę przyznać, że taktycznie gra e, nieźle. Nieźle. I zagrał wieża E4. Tak po prostu zasłonił wieżą e, matowanie na e, H6, a przy okazji obronił skoczkę. Zobaczcie, figury ze sobą pięknie współpracują. Skoczek zagrał na C3, no sprytnie. Zobaczcie, że wieża nie może się ruszyć, gdyż będzie mat. A jak wieża się nie ruszy, to zostanie stracona. Jaki ruch, moi drodzy, zagrać? Tutaj skoczek C4. Mógłby być spoko posunięciem również, ale Paweł zagrywa bardzo efektownie. I spróbujcie znaleźć odpowiedź. Co tu zagrać? Czarnymi, oczywiście, piszcie w komentarzach, jeżeli komuś się udało znaleźć to posunięcie. Mianowicie Hetman D6, tak moi drodzy. Hetman D6. Niesamowity ruch. E, bardzo efektowny. O co w ogóle chodzi? No, przede wszystkim e, zauważcie, że e, tutaj jak Hetman zbije, to zawsze mamy widełki. I odbijamy tego Hetmana, broniąc e, wszystkie figury. E, teraz tak. Tutaj nastąpiło bicie na E4 i koniec zbił na E4, moi drodzy. Zobaczcie, że nic nie może zostać zbite. A po Hetman D6, w ogóle w tej partii, w tej pozycji, Robert Kępiński poddał partię. Bo mogłoby nastąpić na przykład takie bicie: szach, król C3, bicie, bicie, bicie. No i na tym poziomie wygra na czarnych, to jest tylko kwestia czasu. Moi drodzy, Paweł Teclaw dzięki tej partii awansował do najlepszej czwórki w Polsce i będzie rozgrywał półfinał, potem ewentualnie finał lub mecz o trzecie miejsce, chociaż nie wiem czy o trzecie miejsce grają w tym w Mistrzostwach Polski. W każdym razie najlepsza czwórka w Polsce już jest gwarantowana i jeszcze walczy bardzo mocno. No, wygrana już 10 tysięcy złotych za czwarte miejsce to jest myślę, że solidna, solidna kwota. Życzymy powodzenia w dalszych rozgrywkach. Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Trzymajcie się hej.